Także widzicie Państwo, jaka jest rzeczywistość naszej piłki nożnej. Nam, kibicom, pozostaje tylko wspominać, jak kiedyś polska reprezentacja zdobywała mistrzostwo olimpijskie. A propos, czy może Pan w świetle kamer powiedzieć całej Polsce, wszystkim kibicom, czy kiedyś jeszcze wrócą te piękne czasy polskiej piłki? Nie ma szans. A pamiętna rzecz jest jednak gdzieś tam odrobinka nadziei, że jednak wrócą tamte czasy. Nie ma nadziei. A panie trenerze, niech pan powie kibicom w całej Polsce, że gdzieś tam jest w sercach kibiców taki ogniczek malutki, który się tak malutko tam tli. Proszę pana, nic się nie tli. Nie ma żadnych szans, żeby wróciły dawne czasy. Panie, zostaw pan trenera. Trener nie ma lekko. Kiedy czasy się zmieniły, Kazimierz Górski, no ten miał lekko. Żeby wygrać mecz, wystarczał się nie golić ani nie strzec. A teraz, żeby trener właśnie wygrać mecz, to musi iść do fryzjera. Musi rozumieć pan. Także nam, kibicom, pozostało tylko powspominać wielkie czasy wielkich polskich drużyn klubowych. Już jest wiosna, dłuższe dnie, kwiaty rosną, głupie, nie? Rozmazają rzeki, płynie kra do morza, zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta, przyroda jak zwrotka, niedorozwinięta. Już jest wiosna, dłuższe dnie, kwiaty rosną. Wiosna jest po zimie, w myśl ludowych przysłów. Ja już nie mam zdrowia do tych idiotyzmów. Kończy się piosenka, śniegu nie ma prawie. Pisać głupie teksty nawet ja potrafię. Już jest wiosna, dłuższe dnie, kwiaty rosną. Koszka za żućku, żućka za wnuczku, wnuczka za babku, babka za dietku, dietka za riepku. Cjanut, pacjanut, wycjanut, nie mogut. Pozwała koszka myszku. Myszka za koszku, koszka za żućku, żućka za wnuczku, wnuczka za babku, babka za dietku, dietka za riepku. Cjanut, pacjanut, wycjanuli riepku. Chwilę, w której kocha się życie i móc z niej być.
Natalia Kocuk z klasy pierwszej B wykona dla nas taniec Szuchwę.